dobra moc, ja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii prezydenta, zapowiada, że na początku lutego w imieniu Andrzeja Dudy uda się do Waszyngtonu. Minister mówił w TVP Info, że polityka nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie przejściem do, jak to nazwał, twardej dyplomacji interesów. Według Szczerskiego zadaniem Polski będzie pokazanie Ameryce wspólnych korzyści. My oczywiście mówimy Polska first, Poland first. Polska przede wszystkim, dla nas Polska jest najważniejsza. On mówi America first. To nasz Polska przede wszystkim z jego America first muszą się spotkać w pewnym momencie na gruncie wspólnych interesów. I to jest strategia na najbliższy czas. Dlatego w najbliższych tygodniach, w zasadzie każdego tygodnia będzie jakaś delegacja z Polski w Waszyngtonie. Prezydent Donald Trump w piątek uroczyście został zaprzysiężony na 40. prezydenta USA. 25-letni mężczyzna, który jeździł osobowym autem po zamarzniętej tafli jeziora Ukiel w Olsztynie, stanie przed sądem. W miniony piątek wieczorem nieodpowiedzialny kierowca wjechał swoim BMW na jezioro. W pewnej chwili pod samochodem załamał się lód i auto zaczęło tonąć. 25-latkowi udało się z niego wydostać, ale do wyciągnięcia samochodu z dna jeziora potrzebna była pomoc łatwonurków ze straży pożarnej. Samochód był 20 metrów od brzegu na głębokości około 3 metrów. Trwa szacowanie kosztów całej akcji. Najprawdopodobniej zostanie nimi obarczony kierowca BMW. Nieodpowiedzialny mieszkaniec Olsztyna stanie też przed sądem. Policjanci podkreślają jednak, że to nie zagrożenie karą, ale inne konsekwencje powinny dawać do myślenia. Tego rodzaju rozrywka może zakończyć się tragicznie. Paweł Karpiszan, Polskie Radio Olsztyn. Wchodzenie na lód nie jest zabronione, ale zanim zdecydujemy się na taki spacer, lepiej dobrze się nad tym zastanowić. Strażacy apelują o rozsądek i choć mówią, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nikogo nie można ukarać za wchodzenie na zamarzniętą taflę jeziora, to największą karą za nieodpowiedzialne zachowanie może być utrata życia. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy w wielu regionach Polski rozpoczynają się zimowe ferie. Kinga Grabowska. Przykład kierowcy, pod którym załamał się lód, idealnie pokazuje niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne zachowanie. I choć w tym przypadku mówimy o dużym ciężarze, do tragedii może dojść zawsze, nawet kiedy na tafle jeziora wejdzie dziecko. Szczególnie teraz, gdy już zaczyna być coraz cieplej. Kapitan Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Zalecamy korzystanie z bezpiecznych lodowisk. A gdyby już ktoś miał taki pomysł, jak się zabezpieczyć? Chodzenie przynajmniej parami, żeby inna osoba mogła wezwać tę pomoc. Posiadajmy kamizelkę odpornościową, kolce, które pomogą nam wyjść i przeczołgać się do brzegu. Grubość lodu, która utrzyma jedną osobę, to 10 cm. Trzeba jednak pamiętać, że im